późno. Muszę iść. Jak chcesz. Mnie tutaj dobrze. Zrobisz to, co cię proszę, czy nie? Już ci powiedziałem. Będziesz żałował. To moja sprawa. Ja też palę. To bardzo niedobrze. Nikotyna szkodzi na zdrowie, a poza tym... Człowiek brzydnie. Ty sukinsyn! Pomyliłaś się. Nie jestem twoim synem. Gdybyś był moim dzieckiem, wiedziałabym, co z tobą zrobić. Dlaczego więc radzisz się mnie, co zrobić ze swoim? Bo jest też twoje. Ty bardzo pięknie mówisz. I na pewno bardzo wzruszająco. Ale ja nie byłem tutaj sam. Był też Iloman i Mietek i jeszcze paru innych. Dlaczego ty mi stworzę? Co jestem, święty Mikołaj? Nie. Ja z tamtymi nic nie robiłam. Ale chodziłaś z nimi na dół. Oj no, po to, żeby się przejść. I żeby odetchnąć. Bo była piękna noc. Mhm. Wiesz, nie słyszałem jeszcze, żeby dziewczyna szła w nocy z mężczyzną na rzekę tylko po to, żeby popatrzeć sobie na księżyc. Zwykle to księżyc w takim wypadku patrzy na nich. Dobrze, jak chcesz, ale ja cię urządzę. Zapominasz, że chciałeś zostać inżynierem, mój drogi. A nie. Zaczynasz być śmieszna. A to źle. Ja osobiście w życiu nie boję się niczego tak, jak śmieszność. No ale będziesz śmieszny. Niezupełnie. Ja także mogę ci przypomnieć o pewnych faktach. Na przykład taki. Jest noc. Pewien chłopak będący w wojsku myśli o swojej dziewczynie i marzy o chwili, kiedy będą razem. Pewnie rzeczywiście warte. Ładne, prawda? Tymczasem dziewczyna bawi się w kameralnej z dwoma starymi facetami, którzy mają jeszcze sklepiki na chmielnej i sleczałe nogi. Potem ta dziewczyna idzie do jednego z nich, a jest kompletnie zalana. I potem ta dziewczyna bar łoży się z tymi facetami do rana. Rano oczywiście opowiada im wzruszającą historię o tym, że ona z matką cierpią głód, a ojciec siedzi niewinnie. Potem bierze od niego z nich 500 zł i kupuje sobie nowe ciuchy. Życiowe. Co? Wiesz, znam ciekawsze bajeczki. Na przykład historię o młodym chłopaku, który sfałszował polwydane w ankiecie, aby dostać się na studia. Nauczył się nawet mówić gwarą podwarszawską, gdyż utrzymywał, że jest autentycznym paletariuszem. Tymczasem tatunio przysyłał mu paczki z Nowego Jorku, także chłopak był nawet nieźle ubrany, a jego ojciec robił fantastyczne interesy tam. I wiesz co? Wiesz, kim był jego ojciec? Był bezrobotnym tokarzem z ankiety. No i jak myślisz, interesujące? Dam ci połowę. O resztę staraj sam. Nie, kochany, dasz wszystko. Albo co? Nic. Nie będę powtarzać. Nie chcę być śmieszna. Dobra, dobra. Zostaniesz w Polsce za 2 tygodnie. Wcześniej, to już nie jest za późno. Trzeba uważać, kurwa! Co ty to mówisz? Nie na wszystko się trzeba zgadzać. Ciszej. Już ja cię urządzę. Czego może widzisz za mąż? No i co wtedy? Ktoś miała dzieci, dom, męża. I co wtedy? Nic. Wpadnę czasem do was. O, zacznę ze swoim mężem. Powiadam o starych dziejach. Jasne. To co, za 2 tygodnie? Tak. Długo będziesz czekał? Na miłość długo się czeka. Jasne.
Tak właśnie będą wyglądały nasze dziewczyny. Czasem jednak ciężko pomyśleć, że nigdy nie miało się takiej dziewczyny. Najważniejsze, że one są, że są takie piękne, że kochają chłopaków i że są kochane.